Zombiaki. Muszę sobie wyobrazić, jaka ta siostra by była, nie? Ona ma idealne cycki, talie i tak dalej. Szybko zaczynać odcinek, bo Robur inicjował zachowanie jak Milka na rękawie dymania, prawie wydymał Sakera. Musimy nagrywać w tej chwili. Cześć YouTube, jak leci ekipa WK z tej strony. Witamy na kanale WK Sklep i dzisiaj przed nami nie lada zadanie, bo wiemy jak to jest z prezentami. Ktoś ma gen do prezentów, ale ktoś go nie ma. My zobaczymy, okaże się, czy mamy ten gen, czy nie. To jest czas na robienie prezentów, więc zobaczymy, jak tam pójdzie. Z genami niż z prezentami, nie? No. Bardzo śmieszne. No. Dziękuję. Tak. Dzisiaj mamy zadanie od kierownika magazynu. Zaszczyci nas swoją obecnością na koniec tego wyzwania. Każdy z nas będzie musiał zrobić prezent dla określonej osoby. Nasz kamerzysta Rafał będzie nam dawał kartki z zadaniami za chwilkę. Każdy ma po kartoniku na prezent. Dobra. Każdy będzie musiał stworzyć jak najlepszy prezent. Dobra. I uwaga, nie zabijcie się o to. No. Mam z magazynu wielki karton. Ja ci pomogę, czekaj. Wczoraj byście na martwy wziąłeś, ale... To dlatego też to masz. Wielki karton z rzeczami z WK Sklepu. Po otrzymaniu kartek mamy 3 minuty, żeby z tych rzeczy każdy z nas stworzył dla tej osoby prezent. Ale czy my się ścigamy o produkty? My się zabijamy o produkty. No, no bo to musi być coś ciekawego. Bo algorytm, nie? No, to YouTube takie coś weźmie. Jakby to po prostu stałe rzeczy i byśmy o nie nie walczyli, to nie byłoby tak kolorowo, ale będzie zabawa, ja ci gwarantuję. No, dobra. Ja lubię się ścigać tak. No to dobra, no to jak Rafał da kartkę ostatnio sobie, to zaczynamy. Ja? Ponczek. Okay. Ja mam prezent. Wnuczek dla dziadka. Siostra dla brata. Dla kolegi. O, jak to naklejmy na karton. Brat dla siostry. Brat dla siostry. Na karton. Start! Bardzo trudne, bo nie ma rodzeństwa, jako jedyny z was. Ja dostałem. Liczajmy czas na stopeczkę. Tak, bez taśmy mamy, tak złożysz tak o. Tak, bez taśmy, bo my nie pakujemy, tylko dajemy propozycję. Dobrze. Nie pakujemy, bo kierownik... Brat dla siostry. Nie obrazi się o białeczko waniliowe. Dobra, Saker będzie przegrany. Jak nie przyjdzie. Właśnie, że nie! Ja wszystko wam biorę. Ale czekajcie, bo tu musi się... A, musi się zmieścić do kartona, pamiętajcie. Nie możecie na pałę wszystkiego wrzucić. Kurde! Zombiaki! Czapka dla dziadka. Mamy czarną czapkę. Ja już wygrałem. Nowość na sklepie wyhaczyłem od razu. Ej, ale wiecie, że do 300 zł? Co ty? Daj. No dobra, wymieniam czarną na szarą. Okej, szaliczek. Tu mam koszulki, jak ktoś chce. Chcecie koszulki? Nie, będziesz chciał. Dobra, a tak, to jest zero, tak, chcę, ja chcę. Zaraz powiem dlaczego. Długopis też, o. Guma. Skończyłem. A kto zadał? Kurde, mam najdalej do kartona. Tu masz burgery. Saker. O, daj. Ja pierdolę. Dobra. Całe... Wszystko przegra... O, tu mam fajne rzeczy na siostrę. Dobra, ej, wywalcie to może. Na siostrę. Może strój komputerowy. Dajcie to na środek może wszystko. Ale od razu jakiś stanik sportowy. Drugi. A ja ciuszek też, nie wiem ciuszka. Dobra. Ja już mam. 30 sekund. Szybko. Owca. 20 sekund. Tak się kończy. Owca. Nie za dużo tego? O! Jeszcze sukienkę mam. Dobra, nie, wystarczy już. Jeszcze jeden? Dawaj. O nie! Już czas się skończył? Sekund proszę. Ja już mam, nie chcę kombinować. Macie, wlepki do każdej paczki dajemy zawsze. Wrzucaj. Jest! W ostatniej sekundzie bratu poszedł. Wystawmy wszystko, żeby kierownik wiedział, z czego zrezygnowaliśmy, żeby mógł nas zjebać ewentualnie. To, kurde, ale wygniętliście. To ja brałem. Myślałem, że trafię dziadka. Nie wiem czemu, myślałem, że miałem mieć dziadka. Ojej, i chciałem mu wziąć kolorowe wineki, bo mój dziadek jest postępowy, nie lubi marów i po prostu fajnie chciałby w takim wineku chodzić. Być może trochę za odważny dla jego pokolenia, ale on ma to w nosie. No dobra, ale nie, bo zacznijmy, to zaczyna. Po kierownika. Witam panowie. Dobry. Witam. Czy kierownik? Kierownik niestety no, jest tyle pracy, że wysłał mnie i będę sprawdzał, ten, który przegra, to po prostu za karę idzie na dół pracować dzisiaj, nie? Czyli kierownik zmęczony i nie w najlepszym humorze. Dokładnie. A czy wyjątkowo, jeżeli będzie ta osoba przegrana pomagać, to nie otrzyma lepy za to? No z kierownikiem dzisiaj jest taki humor, że nie obiecuję, że nie otrzyma, ale... No różnie może być, nie? No trzeba się spiąć, żeby nie dostać lepiej. Kierownik ma trochę rękawa. Ja miałem, Mati, prezent dla dziadka. Nie mam już dziadka niestety, ale gdybym miał, to właśnie taki prezent chciałbym mu dać. Ej, no bierzesz go na taką historię? Nie. Dobra, można tak grać na emocjach. I pierwsza rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to paradoksalnie jest tu koszulka w takim kolorze, ale dlatego, że nie uważam, że z wiekiem osoby powinny być bardziej poważne, uważane za takie, które już nie mogą zaszaleć. Chciałbym właśnie, żeby nawet dziadek chodził sobie w takiej radosnej koszulce. Jak to mówią, głowa siwieje, dupa szaleje. Jak ubierałby się młodzieżowo, to też miałby więcej, myślę, energii na co dzień. Guma też, żeby dziadek mógł sobie lekki trening zrobić na gumach. To jest bardzo bezpieczny typ treningu, a pozwoli zachować sprawność do końca życia. Bardzo dobry pomysł. Kawka, ponieważ ma niskie ciśnienie, tak dziadek? Myślę, że to dla każdej osoby jest uniwersalny prezent. Dla całej rodziny kawka, dlatego taki bym wybrał. Szaliczek i czapeczka, żeby układ immunologiczny w starszym wieku jest słabszy, żeby był bardzo dobrze zabezpieczony na ostrą pogodę. I oczywiście też ważne jest witaminki, suplementacja ogólnie w tym wieku, D3 na kości. Wiadomo, im jest człowiek starszy, tym D3 jest ważniejsze. Omega, zdrowe tłuszcze, no i dobry korzeń, gdyż analogicznie jak z koszulką uważam, że nawet w starszym wieku nie ma co się ograniczać i dobry korzeń też może się przydać. To popieram. To już nie wiem, czy mogę mówić na materiale Family Friendly. Dobry korzeń pomoże zachować sprawność w łóżku. I to już klasyczny prezent dla dziadka by był. Sweterek na święta. Myślę, że przy rodzinnym stole bardzo fajnie by dziadek wyglądał w takim sweterku. Jak najbardziej dla dziadka. I to jest cała moja paczka. Gratisy, wlepki i długopis, ale to standardowo. Zanim pójdziemy dalej, mianowicie było coś takiego, że no zagramy w to i w to. Ponczek mi tłumaczy na magazynie i powiedział mi, no ty będziesz miał dziadka, nie? A mówię, no dobra, i właśnie zacząłem brać te witaminy i mówię, że zestaw zdrowia dla dziadka, wziąłem sweter i dosłownie powiedział dokładnie to samo, co ja mu powiedziałem na magazynie, także pomogłem mu w tym odcinku ułożyć strategię. Wiesz, że on byłby chory, jakby się zrobił. No. A to się przejrzy w cytrulinie, albo do toalety wyjdzie, albo powie to, co Owca. Tak. No zrobił swoje. Nie, no to fajnie jest. Myślę, że ludzie wiedzą, że tak nie jest. Lecimy dalej. Na mnie kolej, zastępco kierownika. Ja przygotowałem prezent dla mojego kolegi. Jakiegoś tam sobie wymyśliłem kolegę. Często tak robisz? Ćwiczy 3 lata, więc na pewno... Już nawet profil masz. Będzie bardzo zadowolony z takiego kompletu. Ktoś wymiętolił to. Ja to wy się biliście opak. No właśnie. No już 3 lata ćwiczę, więc celeczkę wybrałem, koszulka. Plus, nowa bluza rozpinana. Jak będzie mu za gorąco, może się rozpiąć elegancko. Jeszcze coś może tego los. No. Zima 40-lecia, nie? Zapowiadają. To lepiej dwie warstwy. Długą zimę coś. I jak robię. Właśnie ta będzie w praniu, pomyślałem, no to założę sobie drugą. Nie, że jestem jakiś... Albo to świadczy o tym, że bardzo ci na nim zależy, albo po prostu, że brak pomysłu. Bardzo mi na nim zależy właśnie. Interpretacja własna. Dobra. Jeszcze przygotowałem z takich ciuszków. O, fajny. Kolega gra w kosza. To jego forma cardio, więc koszuleczka koszykarska. Dobrze. Idealna na święta. Bardzo często się gra w koszykówkę w okresie. No i czapeczka, wiadomo, na dworzu lubi grać, to czapkę musi mieć, żeby to nie przewiało. Pełne boiska są koszykarskie w grudniu, zawsze. Żeby był bardzo skupiony, żeby był inteligentny i pobudzony, oczywiście nowa przetreningówka Limitless, białeczko. Na rozgrzewkę, gumy treningowe. Cały zestaw. Fioletowa jest bardzo dobra na rozgrzewkę. Jest najcięższa, więc dobrze, delikatnie rozgrzewa mięśnie. Dokładnie. Świetny wybór. Tak jest. Gumy, ktoś mi czerwoną zajumał. A ja mam, wiesz? Ale ja muszę mieć rozmiar mniejszą dla dziadka. I deser. W postaci czekolady. Bo zawsze po posiłku trzeba poprawić słodkim. Po słonym i na odwrót. Tak, do śmierci, nie? Bo zawsze będzie drugie. Tak. To koniec? Tak. Dobra. A po deserze składamy bieżnie, żeby pracować jeszcze ciężej. No dobrze, to jak nie widać, dalej. Jak widać, siostra dla brata, czyli musiałem się wczuć w rolę kobiety. Kobiety kochają zwierzęta, więc siostra chciałaby, żeby brat szanował też zwierzęta, także na pewno chciałaby go przekonać na wege, pokazać mu, że wege może być pyszne. Ponadto stanie się o wiele silniejsza niż jakby jadła mięso. 30% wzrost siły w miesiąc. Bluza, nie muszę chyba mówić czemu, ta dziewczyny też się znają, jak my na modzie. Także... Chyba nie musisz. Oczywiście bluza college. Nie. Być może... To jest młodszy brat i dopiero będzie szedł na siłownię, także czemu nie nauczyć się wszystkiego od podstaw? I zrobić notatki. Ja kombo. Ojej. Jak w kołem kołku. Czy to są dwie książki w jednej? Tak jest. Masz razy 8, specjal, wiesz? Teraz specjal, wykorzystaj specjal. Bo nabiłeś kombosy i możesz teraz specjalny trik zrobić. Zrób to. Dobra. Boję się, że on coś z tym kartonem leży. Ale jest też druga opcja, gdyby nie szedł na siłownię, być może przed kompem będzie chciał jakiś e-sport, także Limitless, ale Limitless jest bezpieczny, bo jest też na siłownię, także to są otwarte drzwi. Tak. Natomiast gdyby siłka była pewną parą, bomba. To się też uzupełnia, można to łączyć, nie ma problemu. Święta, piernik, kawa piernikowa. Czy młody, czy stary, każdy lubi kawę. Ja jestem stary? Każdy skorzysta na kawie. Tak pokazałeś. Czy młody, czy stary. Skarpetki Moro, no bo gracz, siłownia, mięśnie, wiadomo, ciepłe i deser. I deser. I deser. Tylko dwie saker. To jest coś, co kochająca siostra dałaby swojemu bratu. Chciałbym, żebyś nie sugerował się tym, żeby ten program nie wyglądał tak, jak to robią w telewizji. Że jest na przykład jakiś tam top. Nie, jest tam o modelach program i kto ma smutniejszą historię, ten wygrywa. Także to, co teraz powiem, nie sugeruj się tym. Ale po prostu zawsze, wiesz, no ja jestem jedynakiem, nie? Tam mam brat dla siostry i... No. Tak jakby, kurde, no już wiem, że nie jest możliwe, żebym miał rodzeństwo. Moi rodzice się rozwiedli jakieś 5 lat temu, z matką nie otrzymuję kontaktów, także wiem, że no nie będę miał nigdy siostry, ale chcę, żebyś wiedział, że zrobię serio, że zrobię wszystko, żeby po prostu siostra była dumna z tego, jakiego ma brata, okej? Od serca, no. Także no muszę dorysować, muszę sobie wyobrazić, jaka ta siostra by była, nie? Ja nie chciałbym sobie wymarzyć idealnej siostry, która idealnie wygląda, ma idealne cycki, talie i tak dalej. Ja sobie swoją siostrę wyobrażam, że ona jest normalną dziewczyną. Ona jest normalną dziewczyną z problemami, z którymi zmaga się każdy. Także na sam początek. Tutaj wiesz, mam jakieś bikini i tak dalej, ale to na razie odkładam. To na razie odkładam, bo teraz tak. Zaraz właśnie zmierzam do tego. Moja siostra ma problem, boi się zacząć ćwiczyć, dlatego, bo jest gruba. Nie będę mówił, że jest krągła, bo jest gruba, no ma problem, jest gruba, boi się pójść na siłownię. Więc tak, zacznijmy od tego, zamień te bezsensowne dodatki do słodkich rzeczy, sos 0 kalorii jagodowy, zrób sobie omleta dobrego z białek jaj, albo do twarogu dodaj i to ci pomoże schudnąć. Niestety, chciałem wziąć fundamenty odżywiania, ktoś mnie wyprzedził, ale nie muszę. Wiesz czemu? Bo na naszej stronie Michał Owczarzak, dlatego nie wziąłem. Dlatego nie wziąłem, bo na naszej stronie internetowej wkasklep.pl macie tą książkę do pobrania za darmo. Każdy może ją pobrać. Czyli dałbyś swojej siostrze wydrukowany darmowy e-book, czy bardzo ładną książkę w okładce? Nie mam tej możliwości, nie mam tej książki, więc wybieram, lepiej jest dać taką, czy żadną? Niż w ogóle, no tak. Niż w ogóle. O, słyszałeś Matiego? Lepiej dać jakąś, czy w ogóle żadnej? Poszedłem po nią tu, jeszcze jest 300. Do końca odcinka przenieś, kolego. Zanim będziesz mi drugi raz w zdanie. Czekaj. IQ 200 nie wyszedł? Michał Owczarzak. Michał Owczarzak. Także mówię, słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jeżeli chcesz być ustawiona na całe życie z odżywianiem, www.wkst.pl/fundamenty odżywiania i fundamenty treningu siłowego. Wybierz od tego, od czego chcesz zacząć, nieistotne, po prostu zacznij czytać. I teraz tak, żeby ci ułatwić, salsa zero, weekend, nie ma problemu, elastyczne odżywianie. Chcesz chipsy zjeść w weekend, wybierz chipsy o niskiej zawartości tłuszczu i maczaj w tej salsie zero, żeby bez sensu nie nabijać kalorii. Kolejna sprawa, no nie zmieścisz się jeszcze w bikini, sorry, ale spokojnie, to jest fajna motywacja, do tego dojdziemy, dlatego dresy od Dzika, które spokojnie wejdziesz. Dobrałem dobry rozmiar, top od Dzika, też żebyś dobrze się prezentowała na siłowni, bo ważne jest to, jak wyglądamy. I mimo tego, że jeszcze nie masz tej sylwetki, to poczuj się chociaż dobrze w ubraniach od Dzika, bo są najwyższej jakości. Białko, żeby uzupełniać białko, dowiesz się w fundamentach, ile, co trzeba i tak dalej. Możesz robić z tego fajne, słodkie rzeczy i będziesz jeść słodkie rzeczy, które mają mało kalorii, ale będą mega smaczne i nie będziesz bez sensu po prostu tyła. Guma oporowa czerwona, którą ci zabrałem do rozgrzeweczki na siłowni. Nie wiesz, jak się rozgrzewać? Darmowe filmy, SakerWK kanał nagrał o tym materiał. Co to jest? Powiesz mi, co to jest? To jest skakanka. Jest to jedno z najlepszych i najtańszych urządzeń, aby palić skutecznie tkankę tłuszczową. Odkładam to tutaj. Holder, każda dziewczyna w tych czasach Instagram dużo spędza czasu na telefonie. To jest między przydatna rzecz. Jak śpisz, nie wiadomo. Miej też coś, nie chodzi tylko o to, żebyś była ascetą teraz i tylko ćwiczyła. Spokojnie, wyważ to, cały czas napierdalaj na telefonie, tylko umiar. I teraz tak, jeszcze jeden sosik, no żeby miała do kurczaka na przykład, żeby miała do sałatek. Dobry sos, zero. Zaczyna się bawić, zaczyna chudnąć, jest już coraz bardziej zaawansowana, spodobało jej się. No tak jak ci się spodobało, to trzymaj. D3 dla zdrowia, bo twoje wymogi rosną, jeżeli się ruszasz coraz więcej, jeżeli chodzi o ważne elementy dla naszego organizmu. Witamina C, kurde, spójrz za... Rafał, uchylisz okno, pokaż im pogodę. Dobra, wróć na mnie. Witamina C, chyba nie muszę nic tłumaczyć. Dwie witaminy C, bo twój brat myśli, żebyś była zdrowa, bo się martwi o ciebie. I teraz tak, już minęło 6 miesięcy, długopis jeszcze do zapisywania progresu. Zeszyt sobie zamówisz na wkst.pl, mamy 4 do wyboru. Dwa długopisy, jakby ci się wypisał, żebyś miała na przyszłość. I teraz tak, schudła. Minus 12 kg. Moja siostra by miała tak z 1,70 m wzrostu, już ma 62 kg. To już jest fajne ratio. I teraz tak, trzymaj, zabieram ci topa, złap pewności siebie, pokaż się facetom. Wiesz, trochę zainteresuj, znajdź sobie fajnego faceta, to ci w tym pomoże. I teraz tak, ale żebyś się nie przeziębiła, czapeczka na zimę i czas leci, jest już lipiec, Sobieszewo czeka na dyskoteki w Sobieszewie. To jest na imprezę plażową. Tutaj dasz Błażej zdjęcia, jak nasze dziewczyny wyglądają w tym. To jest na imprezę też plażową, a to jest na nocną imprezę z koktajlami Suknia Dzika. Kocham cię, siostro. Gdybym ciebie miał, Mati, gdybym ją miał oczywiście, no nie będę miał siostry, ale chciałbym być dla niej jak najlepszy. Jest taka akcja, że... Ja ci zabrałem dziadka, ty mi zabrałeś siostrę. Jest taka akcja, że Owca nasrałby do kartonu i tym, co powiedział, wygrałby ten odcinek i tak. No to prawda akurat. Dobra, zaczynamy wybierać. Zacznę to opisywać, jak to moim okiem wygląda. No więc tak, tutaj bardzo fajny pomysł w Ponczu, że no, myślisz, tak, o tym dziadku. To mi się podoba bardzo, tak. Przede wszystkim to, co mówiłeś z tym, że wiek nie ma znaczenia. To jest na plus. Teraz przejdziemy dalej. No, Robur to samo też, że pomyślał o tym koledze i nie będzie mu zimno. Bardzo myślę. Potrzeby spełnił. Spełnił potrzeby, tak. Zadbał. Wszystkie potrzeby zaspokajam jego. Tak jest. Saker. Bardzo spoko, duży plus, że jest suplementacja przede wszystkim i edukacja. Chcę zaznaczyć, że musiałem się wczuć w rolę kobiety. To było bardzo trudne zadanie. Tak, to też tak. I no, no i spoko. No a Owca najwięcej ma tych rzeczy. No i tutaj też, no myślę, że fajnie tutaj powiedział, że dbałby o tą siostrę, nie? Przyszłościowo też myślał na nie w tym życiu. No i to tak, no. A teraz, dobra, bym powiedział tak, że wszystkim dałbym jednak remis, bo każda z tych paczek nadawałaby się na prezent. Aczkolwiek jakbym miał wybrać jedną osobę za karę, która musi iść i dostać najprawdopodobniej lepę od kierownika, no i mieć macie dużo pracy, to w sumie się przyda dodatkowa. Tak, no na dole, no będzie co robić, no to wybrałbym, myślę, że Ponczka z racji tego, że po prostu najmniej tych rzeczy jest, nie? Wiedziałem podświadomie, że to jest mój minus, jak zobaczyłem ich paczki, że ja po prostu mam najmniej. I no tak, no. No i widzisz, starałeś się, ktoś musiał przegrać. Szczęście, nie było tyle rzeczy w paczce dla ciebie. Ale się starałeś, ale no nie wyszło. To spadające serce to była alegoria tego kłamstwa, że to wszystko, co gadał o tym dziadku, to było pod kamerę. Spadło mu serce dla dziadka. No. Nie, to nie są śmieszne rzeczy, chłopaki. Ja nie robiłem pod materiał, że nie mam dziadka. Więc lepiej się nie śmiejmy z takich rzeczy. No nic. Ale mi się podobała twoja paczka, no bo w sumie tak samo planowałem ją zrobić, nie? To gdzieś samo. Czyli gdybym nie wkręcił cię, że ustawiamy, to możliwe, żebym wygrał, bo bym siostrę dostał. I byś wygrał! I byś wygrał. Chciałeś, kłamstwo ma krótkie nogi. No i ja mam naprawdę krótkie nogi, to jest niesamowite. Komentarz taki przypierdolcie, żeby się nie mieli szans zorientować, że to jest spam. Bo już teraz to są zajebiste komentarze, ale już jest schemat, że jak się zaczyna, że wracam do domu i pani Weronika, babcia Weronika szyje szalik 300 to mit. To już wiedzą, że to już jest pod spam trochę naciągania. Jeszcze większa losowość, ale nie, że random, tylko że wiecie, losowość komentarza, że ej, a tutaj w 0,30 nie było tego? Nie było tego bagietki? W sensie, że nie było słychać tego w 0,30. Ale napiszcie też, że film was wzruszył, zwłaszcza historia Owcy, który nie będzie miał siostry w tym życiu. Hej, cieszmy się z tego, co mamy. Ja wcale nie oszukuję, nie mówcie, że jestem oszustem, naprawdę idę się wysikać teraz i idę na dół i zapytam chłopaków, czy mogę pomóc i zostanę na magazynie. No i... Naprawdę to zrobię. Znaczy ja dodam tylko tyle, że kierownik już wie, że przyjdzie przegrana osoba i tutaj nie będziesz się pytał, tylko po prostu musisz iść i zapierdalać tam, nie? Na razie. No. Na razie. Tylko wszyscy no, fajnie zrobię. Że jakby tak strzała dostał, to fajnie było. No, to byłby fajny odcinek.